Urządzamy stylowy gabinet. Urządzamy stylowy gabinet. Gabinet to miejsce, w którym spędzamy czas na pracę. To, w jaki sposób go urządzimy, ma duży wpływ na jej jakość, nasze samopoczucie, efektywność i kreatywność. Nie mamy często wpływu na to, jaki gabinet dostaniemy pracując poza domem. Jeśli jednak mamy możliwość pracy w domu, albo to my decydujemy o stylu miejsca pracy, warto zastanowić się, jak osiągnąć zamierzony efekt. Funkcja reprezentatywna. Oprócz tego, jaki wpływ ma gabinet na nasze samopoczucie, ma on też nierzadko funkcję reprezentatywną. Przyjmujemy w nim klientów, kontrahentów, wspólników, pracowników. Ludzie są często wzrokowcami i mimo naszych najwyższych kompetencji widok kiepsko wyglądającego miejsca, w którym pracujemy, bałagan, źle dobrane kolory, brzydkie meble, mogą zdecydować o efekcie rozmów. Jak cię widzą, tak cię ciszą. Warto więc dłużej zastanowić się nad doborem mebli do naszego gabinetu, szczególnie w przypadku miejsca pracy dla prawnika, polityka czy biznesmena, to oni bowiem najczęściej przyjmują ludzi z zewnątrz. Funkcjonalność. Meble do gabinetu powinny być przede wszystkim funkcjonalne i trwałe, a jeśli lubimy styl klasyczny, to warto sięgnąć po meble stylowe, których obecnie w ofercie producentów jest sporo. Są one tworzone z myślą o tym, by zapewnić ich użytkownikom nie tylko wrażenia estetyczne, ale także funkcjonalność, która często jest kluczem do sukcesu. W gabinecie bowiem przyjmujemy klientów, organizujemy czas, myślimy kreatywnie, archiwizujemy wiele dokumentów, zatem dobre stylowe meble gabinetowe powinny mieć odpowiednie zaprojektowane szuflady, półki i schowki z zachowaniem pięknego, eleganckiego stylu. Niezbędnik. Niezbędnymi elementami stylowego gabinetu są przeszklone witryny, półki na książki i dokumenty, krzesło i najważniejszy element, drewniane biurko. Jego wielkość powinna być dostosowana do wielkości całego pomieszczenia. Powinno mieć trwały, solidny blat, wygodne dojście do wszystkich szuflad i dużo miejsca roboczego. Często bowiem nie będzie na nim stał tylko komputer czy laptop, ale także przybornik z długopisami, miejsce na ważne dokumenty, zdjęcie rodziny itp. Warto też mieć w pamięci ostatnie badania nad wpływem biurka na kręgosłup. Okazuje się, że zdecydowanie mniej obciążamy kręgosłup, gdy klawiaturę stawiamy bezpośrednio na blacie biurka, a nie na wysuwanej półce, która bije rekordy popularności. Biurko stylowe, zrobione z drewna, to inwestycja na długie lata. Jeśli ozdobimy je dodatkowo estetycznymi dodatkami takimi jak skórzane podkładki, elegancki przybornik na biuro czy drewnianą ramkę, z pewnością będzie nam się lepiej pracowało. Pamiętajmy o oświetleniu, lampka z lewej strony, a monitor tyłem lub bokiem do okna. Nie oszczędzajmy na krześle, najwygodniejsze będzie obrotowe, z krótkimi poręczami pod łokcie i takie, w którym będzie nam się łatwo przesuwało. Najelegantsze i jednocześnie najwygodniejsze będzie oczywiście obicie ze skóry, jednak wielu z nas rezygnuje z takiego rozwiązania ze względów zarówno etycznych i ekologicznych. Drewno i metal. Meble gabinetowe w klasycznym stylu muszą być wykonane z prawdziwego, litego drewna, bez wykorzystania płyty MDF lub sklejki. Najczęściej są one ciężkie, sprawiają wrażenie mocnych i solidnych. Detale takie jak okucia, nóżki, wykończenia są zrobione pieczołowicie i cieszą oko. Ciepła kolorystyka sprawia, że dobrze się w gabinecie tak urządzonym pracuje. Można też zdecydować się na kolorystykę ciemną, która nada gabinetowi poważnego, stonowanego charakteru. Takie rozwiązanie może jednak przytłaczać. Wyjściem jest umieszczenie obok ciemnych mebli wielu dekoracyjnych dodatków, obrazy, roślinne, piękne drobiazgi przyciągną oko i przełamią ciężar. Elegancki, stylowy gabinet to miejsce, w którym poczuje się dobrze każdy, tak kontrahent jak i osoba w nim pracująca. Wydawać by się mogło, że nie jest to styl dla każdego. Wielu lubi nowoczesne wnętrza i plastyk, ale okazuje się, że to właśnie w takim wnętrzu można się skoncentrować i wyciszyć, a przy okazji zrobić wrażenie na kliencie.